Cześć. Cześć. To na początek powiedz nam, jak masz na imię, ile masz lat? Nazywam się Anna Łukasik, mam 22 lata. A na co dzień czym się zajmujesz? Jestem fryzjerką. Nazywam się Laura. Ile masz lat? 20. Jestem studentką prawa. Nazywam się Marysia i mam 21 lat. Obecnie studiuję kierunek psychologiczny. Libia, mam 31 lat. Jestem barmanką. Mam na imię Marina. Pracuję jako numerologistka, astrologistka. Patrycja Kowalewska, mam 27 lat. Jestem kontrolerką jakości w cukierni. Nazywam się Roxana Reins, mam 25 lat. Pracuję jako modelka, fotomodelka, influencerka. Czym się interesujesz? Jeżeli chodzi o zainteresowanie, to jest ich naprawdę bardzo dużo. Podróże, filmy, no i oczywiście makijaż. Modeling, różne pokazy mody. Uwielbiam śpiewać. Interesujesz się może sportem? Niezbyt, ale bardziej tak dla siebie, typu na przykład pole dance. O, ja bardzo lubię jogę. Biegać lubię, w siatkę gram. A siłownie ewentualnie albo... No nie chodzę, nie. A chciałabyś na przykład? Znaczy generalnie jakbym na przykład miała partnera i on by chciał, to tak. Dyskoteki? Tak, tak. Zbytnio nie chodzę. Raz w tygodniu na pewno. Na pewno zawsze w weekend chodzę na imprezę. Okej, okay. A co w przypadku, gdy twój partner zabraniałby ci chodzić na imprezę? No myślę, że na pewno byśmy się nie dogadywali, ponieważ no, uważam, że w związku powinno być jednak to zaufanie. Poprzednim partnerem, jak byłam rok, to właśnie się rozstaliśmy, bo nie miał zaufania tak strasznie, był zazdrosny. Mężczyźni byli zbyt zazdrośni o mnie. Po prostu chcieli, żebym wybierała między moimi marzeniami a nim. Z zaufania to moim zdaniem nie ma. Się nie przeżyje. Ja uważam, że możemy wyjść razem, tak? Czy potrafisz nam podać trzy swoje wady? Wybuchowość. Bardziej lubisz w związku dominować właśnie, czy... Tak, zdecydowanie ja lubię dominować. Stawiam na swoim. Czyli masz dominujący charakter? Tak. Jestem niepunktualna, zawsze się spóźniam. Czy jesteś pracoholiczką? Nie. Jesteś osobą spontaniczną? Tak. Czy takiej cechy wymagasz też u mężczyzny? Lepiej jakby był. Nie spontaniczny, dwie osoby. Spontanicznie to bardzo trudne. Okej. Okay. Mhm. Potrafisz gotować? Tak, trochę. Coś nie coś potrafię. Czy się nie chwalisz? Bo raczej nie gotuję. Nie lubisz ruszu? Nie lubię. A pomidorowa z makaronem czy z ryżem? Z ryżem. Lubisz mięso? Lubię, uwielbiam. A co gotujesz w niedzielę na obiady? A zazwyczaj to jest mielony kotlecik albo schabowe. Rosół i schabowy. No i a w poniedziałek? No w poniedziałek, no to jakieś takie fast foody. Pomidorowa. Z rosołu wczoraj. Moja ulubiona zupa to ukraiński borsz. Barszcz. No tak. No. Okej. Okay. Czy posiadasz jakieś nałogi? Nie. Nie mam. Nie palę, nie lubię alkohol. Palę papierosy, ale... postanowiłam, że po nowym roku rzucę. Planujesz mieć dzieci? Myślę, że tak. Tak. Lubię dzieci mnie też. To się zobaczy w życiu, aczkolwiek jeszcze nie teraz. Ale jakoś za 2-3 lata myślę, że mogłabym o tym myśleć. Jakich cech charakteru szukasz u swojego przyszłego partnera? Żeby był zabawny, uśmiechnięty, pozytywnie nastawiony do życia. Na pewno nie chciałabym, żeby to był chłopak nudny, który siedzi po prostu w domu i po pracy włącza TV. Z ambicjami. Muszę być rozumnym. Czuły. Trochę romantyzmu, żeby miał sobie, oczywiście. I bardzo ważne, ja nie lubię bardzo zaborczych osób. Czy jest zaborczy, to muszę wiedzieć szczerze.